Pierwsze pytanie, jakie sobie zadałam, to jak umiejętnie użyć tych trzech kolorów, podczas gdy jestem znana z używania masy kolorów na jednym płótnie. Często moje obrazy porównywane są do obrazów superbohaterów albo jakichś komiksowych postaci. I tutaj myślę, że mój styl fajnie wpasował się do malowania bohaterów Legii i do tych legend. Pan Lucjan, żyjąca legenda, że mogłam ich przedstawić właśnie w takiej konwencji trochę komiksowej, trochę jak z Marvela. Kolor jest nośnikiem energii. Ci ludzie grając na murawie Legii wnosili tak ogromną energię też do życia kibiców. I o tę energię mi chodzi. Przekazując te kolorowe obrazy, chcę, aby każdy czerpał z nich radość. Chcę, żeby poczuł tę siłę, którą te postaci mają albo miały w sobie, żeby coś wyjął dla siebie. To jest tak ze sztuką, że w obrazie widzisz tylko dokładnie to, co masz w sobie. Nie zobaczysz nic więcej. Dlatego bardzo często lubię rozmawiać z ludźmi i pytać ich, co widzą w moim obrazie, bo to mi bardzo dużo o nich mówi. Tak więc tutaj jest pytanie do Was, co Wy widzicie w tych obrazach, co Wam się podoba i to jest też odpowiedź, co Wy macie w sobie albo czego potrzebujecie.